Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj powiem Wam dwa słowa o najlepszym lifehacku, jaki znam. Zapraszam. Ostatnio śledzę takie forum angielskie, gdzie się można zadawać pytania i ludzie Ci odpowiadają. Nazywa się to Quora. Różne tam są pytania, różne ciekawe odpowiedzi. Tam gdzieś to podsłyszałem w książce Jordana Petersona, że on tam odpowiadał na pytania i tak wpadł na pomysł napisania książki, bo akurat odpowiedź na jego pytanie była bardzo zaplusowana, bardzo dużo plusów miała, no i na tej podstawie napisał książkę. A ja to tak śledzę, szukając pomysłów na filmy jakieś. I właśnie widziałem pytanie o lifehacki. Jakie znacie najlepsze lifehacki, chłopaki? Ktoś zapytał. No i były tam różne odpowiedzi, typu na przykład jakieś na otwieranie wina lifehacki, lifehacki na spanie, lifehacki na jakieś emocje. Takie bardzo specyficzne rzeczy, a ten mój lifehack, który ja Ci dzisiaj polecę, jest bardzo prosty. Najlepszy lifehack, najprostszy lifehack to jest zmiana myślenia na myślenie rozwojowe i na myślenie pozytywne. O co tu chodzi? Jeśli chodzi o myślenie rozwojowe, to już nieraz poruszałem ten temat. Myślenie rozwojowe, czyli nie uważanie się za jednostkę, która jest jaka jest i na tej podstawie szukanie możliwości i reagowanie na sytuację, tylko traktowanie siebie jako kogoś, kto się rozwija, kto może być lepszy w danych dziedzinach, kogo pierwsza ta czynność, pierwszy rezultat nie definiuje. To jest trudne, ale takie myślenie jest bardzo ważne. A druga część to myślenie pozytywne i to jest bardzo proste w teorii, ale trudne do wykonania. No bo łatwo jest myśleć pozytywnie, gdy wszystko idzie dobrze. Gorzej jest mieć to myślenie pozytywne, to myślenie bardziej o stronach plusowych. Gdy wszystko się wali i pali i nasze życie jest w tym miejscu dość ciężkie. I cały kopuł tkwi w tym, żeby skupiać się na tych pozytywnych stronach, żeby widzieć szklankę do połowy pełną. I wtedy oprócz tego, że nie umrzemy wieszając się na szaliku, jak wielu ostatnio celebrytów w depresji, to też będziemy mieli więcej energii, będziemy mieli więcej mocy do działania, jeśli będziemy szukać tych pozytywnych stron w naszym życiu, bo zawsze, gdy szukamy pozytywnych stron w życiu, to też chce nam się działać w tą stronę. Gdy widzisz szklankę do połowy pełną, to chętniej zaczniesz robić, żeby była jeszcze pełniejsza, niż jak widzisz ją do połowy pustą i dopada Cię nostalgia, że wszystko minęło i nic już z tego nie będzie. Tyle dzisiaj w Życiu Poczciwym. To są moje dwa najlepsze i najprostsze lifehacki, bo wystarczy zmienić myślenie. Ale żeby to było takie proste. Zmienić myślenie to jest jedna z trudniejszych rzeczy w życiu. Polecam Wam serwis Quora, jeśli chcecie zobaczyć ciekawe pytania, ciekawe odpowiedzi. Jest ten serwis po angielsku, ale wciąż możesz użyć Google Translatora i zrozumiesz, o co chodzi. Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Pozdrawiam Was, Życie Poczciwe. Hejo!